Nasza drużyna biegnie po raz piąty. W tym roku bardzo duża, 3 razy większa niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było około 30 osób, dzisiaj 90. Chcemy po prostu wszystkim ogłosić, że ulica jest bardzo dobrym miejscem do biegania, ale jest bardzo kiepskim miejscem do mieszkania. Musieliśmy zrobić nowe koszulki. W tym roku projekt robił wolontariusz z Brazylii. Zrobiliśmy do tego też akcję dla kibiców. Zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku, gdzie mamy naprawdę dużo już osób, które nam kibicują i mamy nadzieję, że naprawdę efekt ten będzie wyjątkowy. Co ciekawe, w tym roku medale dla wszystkich z naszej drużyny robiły osoby bezdomne z grupy wsparcia Loretanin, którzy w ten sposób chcieli podziękować tym osobom, które są z nami dzisiaj. Ja bardzo lubię też biegając robić coś dobrego, więc tak. Takie bieganie tylko po to, żeby natłuc kilometry, to już nie do końca to, co mnie bawi, więc teraz staram się dołączyć do tego właśnie promowanie jakiejś dobrej inicjatywy. To jest bardzo ważny bieg dla tych ludzi, ale też każdego z nas może to spotkać, więc możliwe, że to nasi najbliżsi kiedyś gdzieś tam będą w tym gronie, a starajmy się właśnie pomagać i to nie tylko zimą, bo już zima minęła, oni cały czas potrzebują tej pomocy. Z ciekawości chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Po raz drugi tutaj jestem. No i myślę, że dużo daje ludziom, którzy mieszkają na ulicy, dużo pomaga to. Centrum Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio to jest bardzo kompleksowa pomoc. Mamy 2 centra pomocy, w których są m.in. poradnia psychologiczno-pedagogiczna, grupy wsparcia, dział socjalny, mieszkania wspierane. We współpracy z innymi organizacjami w naszym budynku jest stołówka oraz łaźnia, garderoba, pralnia. To pomoc jest naprawdę kompleksowa. Myślę, że ważne jest też to, że to nie chodzi czasem o jakieś duże rzeczy. Czasem wystarczy prosta, mała rzecz. Ja na przykład ostatnio biegając po plantach zobaczyłam, że siedziała osoba bezdomna, akurat pan, który coś pisał i stwierdziłam, kurczę, ten gościu coś pisze, tak wyglądało, jakby to były wiersze, więc stwierdziłam, że pójdę do najbliższej restauracji, wezmę 2 herbaty, usiądę z nimi i po prostu sobie chwilę pogadamy. Więc czasem wystarczą takie proste, małe rzeczy, żeby sprawić, że ten świat będzie trochę lepszy.